Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Martin Dal i podczas tego materiału chciałem Państwu przybliżyć najważniejsze kwestie związane z inteligencją emocjonalną w e, zarządzaniu. W pierwszej kolejności chciałbym się skupić, co to jest inteligencja emocjonalna i jak należy ją zrozumieć, próbując zdefiniować troszeczkę to pojęcie, po, po, pojęcie, ale też pokazując Państwu, że tak naprawdę do tej pory nie wypracowano jednej i spójnej definicji tej, tej kategorii. Inteligencja emocjonalna jest to termin, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Zapewne Państwo niejednokrotnie spotkali się przy okazji czytania różnych artykułów czy materiałów chociażby w internecie czy oglądając Różne materiały filmowe, gdzie ten termin inteligencji emocjonalnej nam się przewija. W psychologii on zaistniał po raz pierwszy w roku 1990, kiedy dwa amerykańscy badacze, niejaki Peter Salowej i John Mayer, wprowadzili to po raz pierwszy, użyli to pojęcie. Według tych badaczy inteligencja emocjonalna to kompetencje osobiste człowieka, które pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do zdolności czysto intelektualnych. Z badań dotyczących jakości życia i poziomu osiągnięć wynika, że istotne są zdolności poznawcze i cechy charakteru danej osoby. Człowiek, który jest obdarzony Wysoką inteligencję emocjonalną potrafi dostrzec pojawiające się w otoczeniu emocje u siebie, ale także u innych, u innych osób, zrozumieć je i przede wszystkim nimi zarządzać. Umie też te emocje wykorzystać do procesu czy wspomagania procesu myślenia. Obecnie inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako cały zespół zdolności poznawczych człowieka lub jako zbiór określonych cech osobowości. Ze względu jednak na wielowymiarowość inteligencji emocjonalnej nie stworzono do tej, tak jak powiedziałem, jednej i spójnej definicji tego pojęcia. Dlatego raczej mówimy o sytuacji, w której psycholodzy czy badacze tej problematyki bardziej częściej używają różnych kategorii opisujących czy wyjaśniających to zjawisko. Na przykład według Według Daniela Golemana, jednego z najwybitniejszych badaczy inteligencji emocjonalnej. Dla niego inteligencja emocjonalna jest połączeniem zdolności rozumienia emocji z umiejętnością zarządzania nimi, motywowania siebie, empatią i z pewnymi kategoriami kompetencji społecznej. Według niego inteligencja emocjonalna jest czonem psychiki człowieka i stanowi o charakterze jednostki. Podsumowując, możemy powiedzieć, że inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia i wykorzystania i zarządzania swoimi emocjami w pozytywny sposób w celu złagodzenia chociażby stresu, skutecznej komunikacji, empatii w stosunku do, do innych, ale także pokonywania w związku z tym różnego rodzaju wyzwań czy rozładowywania. Konfliktów. Co zyskujemy dzięki rozbudowanej inteligencji emocjonalnej? No przede wszystkim inteligencja emocjonalna pozwala nam budować silniejsze i lepsze relacje z innymi osobami, odnosić sukcesy w szkole i w pracy, czy także na gruncie zawodowym, czy, czy osobistym. Przechodząc do kwestii, co wchodzi w skład inteligencji emocjonalnej, to tutaj mamy kilka takich kategorii. Przede wszystkim jest to samoświadomość. Samoświadomość możemy rozumieć jako spostrzeganie i, rozumie i rozumienie tego, co czuje się w danej chwili, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i decyzyjnych. Im większy poziom stresu, im trudniejsza sytuacja, tym trudniej nam jest mieć dystans do siebie, a tym samym mieć większą samo, samoświadomość. Inaczej mówiąc, dzięki tej umiejętności można rozpoznać własne emocje i ich wpływ na nasze myśli oraz na nasze zachowania. Mając samoświadomość znamy też nasze mocne i słabe strony oraz jesteśmy w stanie budować większą pewność i wiarę w samego siebie. Kolejnym, kolejnym elementem wchodzącym w skład inteligencji emocjonalnej jest samoregulacja. Samoregulacja jest umiejętnością panowania nad emocjami, na przykład zdolność do wyciszenia się, do uspokojenia siebie, znoszenia frustracji, czy sprawność dochodzenia do równowagi psychicznej. Dzięki tej umiejętności jesteśmy w stanie kontrolować impulsywne uczucia i, i, i zachowania, zarządzać swoimi emocjami w zdrowy sposób, podejmować się i wychowywać z inicjatywą ne, oraz wywiązywać się różnego rodzaju e, zobowiązań i z, przede wszystkim dostosowywać się do zmieniających się e, okoliczności. Kolejnym elementem inteligencji emocjonalnej jest motywacja. Tutaj w dużym słowie możemy powiedzieć, że motywacja jest umiejętnością podporządkowania emocji i myśli realizacji wybranych celów. Dzięki tej kompetencji czy tej umiejętności wiemy, jakie rzeczy powodują, że nam się po prostu różne rzeczy chce robić. E, bardzo ważnym elementem i częścią składową inteligencji emocjonalnej jest e, empatia. E, empatia jest umiejętnością rozpoznawania emocji e, u innych, e, szybsze. Zrozumienie tego, co inna osoba e, potrzebuje, ten składnik inteligencji emocjonalnej czasami jest też nazywany świadomością e, społeczną, e, dzięki e, czemu potrafimy rozumieć swoje emocje, emocje innych osób, ich potrzeby, e, ich obawy, starać się wejść w ten świat danej, danej osoby po to, żeby zbudować lepszą relację, lepszy kontakt, a tym samym e, bardziej adekwatnie chociażby się ko komunikować e, i z, e, zaspokajać swoje potrzeby, ale także potrzeby innych e, innych. E, Asop. Awesome. Ostatnią częścią składową inteligencji emocjalnej jest umiejętność w relacjach interpersonalnych. To jest też inaczej możemy powiedzieć, zdolność nawiązywania relacji z innymi osobami poprzez pełnienie określonych ról społecznych, pracy w grupie. Bardzo często się mówi, że to są te kompetencje, które są szczególnie wymagane we współczesnych czasach. Im bardziej będziemy mieli do czynienia z rozwojem technologii, takich jak sztuczna inteligencja, i postępem technologicznym, tym bardziej paradoksalnie będziemy potrzebowali umiejętności. Integrowania tego wszystkiego poprzez pracę z innymi osobami i jednostkami. Dzięki tej umiejętności wiemy, jak się rozwijać, jak utrzymywać dobre relacje z innymi, jak w jasny i precyzyjny sposób się komunikować, dzięki czemu możemy bardziej efektywnie innych inspirować, wpływać na nich, a przede wszystkim dobrze pracować w zespole i zarządzać konfliktami. Przechodząc dalej, jakie są cechy inteligencji emocjonalnej i jak z nich korzystać w codziennym życiu? To badacze zjawiska tego wodę kilka sposobów, które sprawiają, że osoby cechujące się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej potrafią zaspokajać własne potrzeby w społecznie akceptowalny sposób oraz budować pozytywne relacje z otoczeniem. Jakie to są czynniki? No przede wszystkim inteligencja emocjonalna obejmuje trzy grupy kompetencji. The cat sat on Pierwszą z nich są tak kompetencje e, psychologiczne. Osoby wypo wyposażone w ten typ umiejętności e, potrafią rozpoznać swoje emocje i uczucia oraz komunikować je innym w sposób niepowodujący e, konfliktów. E, potrafią również trafnie rozpoznawać stany emocjonalne innych osób i adekwatnie na nie e, e, reagować. E, ten aspekt inteligencji emocjonalnej bardzo silnie się łączy z pojęciem empatii, czyli to, co powiedziałem przed chwilą, umiejętnością wchodzenia w świat innej. E, osoby, która zaliczana jest do jednych z kompetencji e, społecznych. E, do innych cech e, zaliczanych do kompetencji społecznych należy perswazja, e, czy umiejętność perswazji. E, jest to umiejętność zjednywania e, sobie innych osób do realizacji e, celów, a także e, zdolności e, przywódcze, czyli przede wszystkim umiejętność motywowania siebie, ale także innych e, osób. Stąd e, ostatnią cechą e, wiąże się też umiejętność, e, również sumienność e, rozumiana jako konsekwencja w, w działaniu e, i przyjmowanie odpowiedzialności za wykonywanie e, zadań. W swoim aspekcie społecznym inteligencja emocjonalna obejmuje również asertywność. Osoby asertywne potrafią wyrażać własne zdanie, bronić własnych, własnych granic, jednak asertywność, jeżeli nie idzie w parze czy nie idzie w parze z nią inne kompetencje społeczne, nie świadczy o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Czyli odruchowe mówienie nie, nie zrobię, stawiam granice bez umiejętności, właśnie wyczucia i zrozumienia potrzeb drugiej i drugiej strony, jest asertywne z asertywnością źle rozumianą e, i może przynieść więcej szkód niż, e, niż, e, niż korzyści. W jaki sposób zatem rozwijać inteligencję emocjonalną w sobie, czy w codziennym, w codziennym życiu, jeśli pojawiają się problemy i narastają związane z nimi emocje, zwiększa się wtedy napięcie wewnętrzne, warto sobie wtedy pozwolić na chwilę refleksji i zaobserwować swój stan wewnętrzny, jednocześnie powstrzymując się od bezpośredniej reakcji. Nie powinniśmy podejmować Przede wszystkim różnego rodzaju działań, a zwłaszcza decyzji, w sytuacji, kiedy jesteśmy wzburzeni emocjonalnie, są w nas różnego rodzaju emocje. Warto sobie zadać takie pytanie: co mi te emocje chcą zakomunikować? Być może ktoś przekroczył moje granice w tym momencie, być może czuję złość, czy potrzebuję jakiegoś rodzaju energii do tego, żeby, 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 żeby działać. Czyli zadawanie sobie pytań, co czuję, jakimi się pojawiają myśli, czy jakie obawy, objawy temu towarzyszą, są pytaniami, które nas ukierunkowują na uzyskanie odpowiedniej, e, e, odpowiedniej e, potrzeby. Szanowni Państwo, podsumowując te kwestie, możemy powiedzieć, czy zadając sobie pytanie, do czego, dlaczego potrzebujemy inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna w, jest tym, co zdecydowanie pomaga nam w życiu. Aby zdać sobie sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni, musimy przede wszystkim uświadomić sobie, że naszym życiem kierują po prostu emocje. Stykamy się z nimi każdego dnia, w bardzo wielu różnych sytuacjach życiowych, w dodatku wiele emocji miesza się ze sobą tak, że czasem nawet osobom bardzo rozwiniętym trudno jest zrozumieć, o co w, nich wszystkich, o co w tym wszystkim chodzi. Na co wpływa inteligencja emocjonalna? Jak wiemy, to nie najmądrzejsi ludzie osiągają w życiu największe sukcesy lub najbardziej są spełnieni w życiu. Prawdopodobnie znacie Państwo takie osoby, które są bardzo uzdolnione, są wybitne intelektualnie. Natomiast społecznie bardzo często kuleją i są nie do końca tak, tak sprawczy. Inteligencja emocjonalna właśnie pozwala rozwijać tą, tą warstwę, która bardzo mocno powoduje, że nam się funkcjonuje po prostu dobrze z, z innymi, samimi ze, samimi ze sobą, a więc zatem warto jest rozwijać także tą kompetencję. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę i do widzenia.